Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażę Wam przecudowne, kolorowe nowości ze Złotej Księgi Bajek. Jest to seria, którą kocham i ja, i moje dziewczyny, od wydawnictwa Egmont oczywiście. I są zupełnie nowe książki z tej serii. Bing, czyli coś, co Oliwka kocha najbardziej. Star Wars, idealna książka dla Martynki. I Masza i Niedźwiedź. Maszę i Niedźwiedź obie dziewczyny lubią. Nie oglądają w telewizji, ale książki o Maszy i Niedźwiedziu bardzo lubią. I co istotne, nowe opowiadania, czyli nie znamy ich z wcześniejszych czy też z innych książek. Może zaczniemy od Maszy. Ilustracje są typowo jak z Maszy. Czcionka nie jest tutaj za duża, ale mi to osobiście nie przeszkadza absolutnie. Książka jest podzielona na rozdziały i jest też tutaj pełna świąteczna opowieść z choinką w tle, więc bardzo gorąco polecam, jeżeli lubicie Maszę i Niedźwiedzia, koniecznie zaopatrzcie się w tę książkę, bo jest tutaj też zima, jest tutaj coś o świętach i bardzo dużo się dzieje. Star Wars, Złota Księga Bajek, historie z odległej galaktyki. Tutaj może nie odkryjemy czegoś nowego, bo tutaj są historie, które znamy, czyli wszystkie praktycznie części Gwiezdnych Wojen. Mroczne Widmo, Atak Klonów, Zemsta Sithów, Nowa Nadzieja i tak dalej, i tak dalej. I później jest Jestem Szturmowcem, Jestem Jedi, Jestem Bohaterem, Obcy Stwory i Bestie. Ale jeżeli macie przedszkolaka, czy też dziecko po prostu w wieku wczesnoszkolnym, bo nie wiem od kiedy są filmy Star Wars, ale do tego czasu możecie spokojnie sobie czytać z dziećmi takie książki. Jest to cudowne, że Egmont pomyślał o małych fanach Gwiezdnych Wojen, których myślę jest niemało, i przerobił dla nich filmy, czy też książki te oryginalne. Przerobione zostały, skrócone, tak żeby z dzieckiem sobie przeczytać. No coś cudownego. Osobiście jestem ogromną fanką tego pomysłu, żeby właśnie Gwiezdne Wojny udziecinnić, czy można tak powiedzieć, bo Martynka bardzo lubi Gwiezdne Wojny i bardzo chętnie czyta wszystko, co jest z Gwiezdnymi Wojnami związane. Tutaj już jest o tym Jedi, jestem bohaterem, walczę o to, co słuszne, aby pomagać innym. Warto przeczytać. Jeśli macie małych fanów Gwiezdnych Wojen, sagi Star Wars, to koniecznie zaopatrzcie się w Złotą Księgę Bajek, bo bardzo dużo jest tutaj do czytania i przepiękne ilustracje w środku są. No i Bing. Na końcu Bing, ale ostatni nie znaczy najgorszy. Oczywiście Bing, cudowne historie o przygodach Binga i przyjaciół. Bingowe ilustracje, doskonale nam znane z bajki. I są tutaj historie, które znamy też z bajki, z telewizyjnej wersji, jak właśnie na przykład ta tutaj o Brodziku. Bardzo duża czcionka i każda historia kończy się typowym dla Binga podsumowaniem. I to wielka rzecz. To jest chyba już tak typowe dla Binga, że po prostu nie wyobrażamy sobie Binga bez tego. Jest Flop, jest Sula, jest Pando. Wszyscy bohaterowie z Binga się tutaj przewijają. Znałyśmy też m.in. historię o piesku. Teraz nie wiem, gdzież tu ona była, ale historia o zaginionym piesku też znałyśmy z telewizji. O Królisiu Tulisiu tutaj mamy też, znałyśmy z telewizji. Jest to też bardzo fajne, że bajka telewizyjna została przełożona na książkę. Można sobie poczytać o tym, co się oglądało. Oliwka uwielbia Binga i każdą książkę bingową, można powiedzieć, pożera oczami. Tak kocha te ilustracje, że sama siada i ogląda książki i uwielbia, gdy się jej czyta. Więc bardzo, bardzo polecam dla wszystkich bingowych fanów, dla wszystkich fanów Star Wars i dla fanów Maszy i Niedźwiedzia zupełnie nowe opowiadania. Więcej o książkach na blogu, w opisie do filmu jest link. Gorąco Was tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmach.